Chciałam bardzo podziękować za tą fantastyczną nagrodę, którą dostaliśmy za wydarzenie Ingram Micro Wiedzonerzy IT 2022. Nieskromnie dodam, że słuszny wybór. Stworzyliśmy w Ingram Micro swego rodzaju telewizyjny teleturniej, w którym brali udział nasi producenci. Zgromadzili się w studio, odpowiadali na pytania konkursowe na temat swoich konkurentów i nie było w tym żadnego problemu. Wspólnie wygrali pieniążki, które przekazaliśmy na cele charytatywne. Także bardzo dziękuję producentom, którzy uczestniczyli w wydarzeniu, firmie Cisco, Dell Technologies, firmie Forcepoint, SUSE, firmie Lenovo, Fujitsu, Sharpneck oraz firmie Zebra. Zgromadziliśmy fundusze, które przeznaczone zostały na cele charytatywne. Między innymi wspomogliśmy Fundację Prometeusz Zdrowie Seniora, Fundację Dziecięca Fantazja, Fundację Rodzin Adopcyjnych, Fundację Braci Mniejszych oraz SOS Wioski Dziecięce. To również zasługa naszych wspaniałych partnerów, którzy tak licznie uczestniczyli w Wiedzonerach IT 2022 roku. Ponad 600 osób zgromadzonych przed ekranami, ponad 100 osób, które były na sali w studio Wiedzonerów. To jest bardzo dobry wynik, bardzo, bardzo dziękuję naszym partnerom. Dziękuję również moim szefom, Jacku, Radku. Dziękuję za tą nagrodę, ponieważ wierzycie często w szalone pomysły swojego działu marketingu, a jak już o dziale marketingu mowa, to Kasiu, Aniu, Maćku, Tomku, wygraliśmy tę nagrodę. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz dziękuję naszym partnerom. Zapraszam do współpracy z Ingram Micro, no i przede wszystkim redakcji IT Resellera, który zawsze nas wspomaga we wszystkich wydarzeniach, pięknie je promując. Także bardzo dziękuję. Zapraszam do współpracy z Ingram Micro. Zapraszam na naszą stronę ingrammicro24.com. No i do udziału w wydarzeniach przez nas organizowanych. Bardzo dziękuję.